Dobra. Siemano, witam was plenerowicze. Dziś znajdujemy się w Łodzi i chciałabym przeprowadzić dla was wywiad z fantastycznym raperem Zeusem. Siemano. Siemano, witam was serdecznie. Trochę wazeliny na początek, ale to nic, przesłuchałam płytę Zeus, jak mogłeś. Tak jak zwykle, jak przy każdej płycie, po prostu z premedytacją, tak mogłem. Tak mogłeś z premedytacją. Kolejny szalony projekt związany z twoją promocją. Czy pokażesz nam dzisiaj swoją grzywkę? Nie, grzywka jest zachowana do dnia premiery, kiedy będę ją ścinał, albo może nie będę ją ścinał, zależy to wszystko od tego, co ludzie wymyślą, jaką będą mieli koncepcję mojej nowej fryzury. I wtedy ujawnię wygląd moich włosów w pełnej krasie. Słuchaj, bo mam takie wrażenie, że ty po prostu manipulujesz opinią społeczną, opinią hip-hopowców na forach, bawisz się nimi. Tak jest? Wiesz co, no, lubię obserwować reakcje ludzi i reakcje na to, co im oferuję. Na pewno nie manipuluję moimi słuchaczami, ewentualnie wciągam ich w jakieś gierki, ale nie na ich szkodę. A czasami robię sobie jaja po prostu z ludzi, którzy są troszeczkę głupsi, co może nie jest zbyt humanitarne z mojej strony, ale trochę mnie to bawi. I tyle, i wykorzystuję to, żeby zrobić czasami promocję, czasami jaja, poza tym po prostu mnie to bawi, tylko do tego się to sprowadza. I po prostu związana z fryzurą cała afera, to jest tylko taki chwyt marketingowy dotyczący kolejnej płyty, jak mogłeś. Wiesz co, w ogóle nie zaczęło się to tak, zaczęło się to od tego, że po prostu nie ogarniałem włosów. I nie zastanawiałem się nad tym, nie obcinałem się, po prostu robiłem płytę, nie myślałem o tym, czy mam się obciąć, czy mam się nie obciąć. Kiedyś sobie siedziałem w studiu z Markiem i tak sobie, wiesz, myślałem sobie, stary, ale ja już mam naprawdę niezłe kudły. No i tak się pośmialiśmy, mówię, ale może byśmy zrobili taką opcję, żeby ludzie zaproponowali fryzurę dla mnie. I to jakoś tam poszło, bo ja mam mnóstwo takich głupich pomysłów. Ten pomysł jakoś tam umarł, powiedzmy, na jakiś czas. Później grałem koncerty, robiłem jakieś tam wywiady i ruszyła jak lawina afera grzywkowa po wywiadzie w Poznaniu. I to mnie przekonało do tego, żeby zrobić już totalnie, docisnąć opcję z grzywką. Wiedziałem, że supełek z pętelką i ten cały teledysk będzie zrobiony w takiej, a nie innej stylizacji, bo sobie nie wyobrażam, żeby w tym teledysku wyglądał w ten sposób, jak wygląda standardowo hip-hopowiec w Polsce, czyli żebym miał jakąś new erę, szerokie spodnie, bluzę, bo to po prostu nie pasuje do tej stylistyki, bo to jest numer, no nie hip-hopowy, tak bym to określił, mimo że ja tam rapuję. Ale no to by nie pasowało, więc gdybym dzisiaj miał zrobić ten teledysk, to zrobiłbym go tak samo. Ale no, po części w pewnym momencie zacząłem już totalnie manipulować, powiedzmy, sprawą tej grzywki, ale na początku w ogóle o niej specjalnie nie myślałem. Nie myślałem, że to wzbudzi takie kontrowersje, ale później już to robiłem z premedytacją. Wiesz co, bo to trochę głupie, tak mi się wydaje. Naprawdę to jest totalnie głupie, tak samo głupie jak afera z EP3-kami i tak samo głupie jak afera z Arafatką, słynna zresztą. Widzisz, ja jestem słynnym hip-hopowym polskim aferzystą, więc pozwalam sobie na takie sytuacje. No jasne, że to jest głupie, nie robię niczego złego, a jeżeli ludzi to po prostu szokuje, no to myślę, że jeszcze nie raz ich zaszokuję, bo robię rzeczy po prostu, bo w dupie to, co ludzie sobie myślą, ci, którzy myślą o tym negatywnie. Bo tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, że muzyka jest muzyką i albo ci się podoba, albo ci się nie podoba, czy ja mam Arafatkę, czy ja mam grzywkę. To jest bez znaczenia. Ludzie się koncentrują na pierdołach, zamiast koncentrować się na istotnych rzeczach. Tak, Zeus jest artystą. Tak, ale łamiesz ewidentnie stereotypy. Tak naprawdę oni i tak nie odejdą od twojej muzyki, bo ona jest zbyt dobra. Czy wiesz co, mi się wydaje, że wiesz, no pojęcie, czy jest dobra, czy nie jest dobra, zależy już tylko od tego, czy komuś się podoba, czy się nie podoba. No nad tym już nie mogę, wiesz, polemizować i... Wiesz, zawsze można się odwrócić od ekranu, nie? I wiesz, i słuchać. Powiem ci tak, generalnie nie zamierzam unikać sytuacji, jakby zapominać o tym, że mam nos jak lodołamacz, cofniętą szczękę i krzywe zęby, więc nigdy nie spodziewałem się, że ludzie będą z wielką radością i jakby zainteresowaniem oglądać moje teledyski, więc robię po prostu inne głupie rzeczy w tych teledyskach. Jeżeli im się żaden z nich nie podoba, nie ma problemu. Jeżeli im się podoba tylko muzyka, nie słuchają tylko muzyki. Tak do tego się to tylko sprowadza, nie? Taki pomysł mieliśmy jeszcze przy pracy nad drugą płytą. Gdzieś przebąkiwaliśmy sobie, że może zrobimy coś takiego i to nie było tak, że spotkaliśmy się, okej, podejmujemy decyzję. Nie, no przyszedł taki moment i zaczęliśmy pracować, zaczęliśmy robić jakieś bity, okazało się, że o, to fajne, to niefajne, przesiew,
naturalna, zupełnie naturalna ewolucja. Premiera płyty już za kilka dni, 9 kwiecień dokładnie, premiera sklepowa. Album ma 16 tracków i jest totalnie chaotyczny, niespójny. I tak jak sam powiedziałeś, to jest właściwie jego spójność. Dlaczego wybrałeś taką koncepcję albumu? Ponieważ miałem dużo pomysłów na różne klimaty, jakie chcę zawrzeć na płycie i jakbym tego nie ugryzł, próbowałem różnie układać tracklistę, nie da się zrobić, żeby była spójniejsza. Ale wydaje mi się, że kluczem do tego wszystkiego jest szaleństwo i to, co się dzieje w mojej głowie. Czyli jeżeli przysłuchacie płytę i zauważycie, zrozumiecie to, o co chodzi w skitach, to jeżeli zobaczycie teksty, jak są napisane, że nie ma tam, nie jest tam zapisane, że zwrotka, refren, tylko to wszystko mówią różne postacie, to zrozumiecie, że jest to mnóstwo różnych jakichś przejawów mojej osobowości albo jakichś osobowości, które pojawiają się, powiedzmy, koncepcyjnie na tej płycie w mojej głowie. I to tyle. I to tworzy cały klimat. Wydaje mi się, że jednak ta płyta no jest rozstrzelona, jeżeli chodzi o stylistykę, ale w całości da się ją przesłuchać. Jest jakoś spójna, bo utwory układają się od takich ciężkich po lżejsze, na końcu już spokojne. Nawet jeżeli ostatni numer jest niepokojący, to przedostatnie już są wolniejsze. I jakoś to się, wiesz, jest, uważam, że tracklista jest ułożona dobrze. A chciałem, żeby była bardzo zróżnicowana, bo poprzednia była bardzo spójna, tak mi się wydaje. Chcę robić inne rzeczy i tyle. A że jest chaos, tak. I chaos oddaje okładka, gdzie wokół mnie są różne krzyczące głowy i tak dalej. No to jest właśnie koncepcja tej płyty. Ona ma być szalona, ma być chora, ma być kontrowersyjna, ma być ostra, powiedzmy, jeżeli chodzi o przekaz, o poglądy. Tak jest ten album. Z niektórymi rzeczami, z powiedzeniem niektórych rzeczy musiałem się wstrzymać aż do tej płyty i czasami się gryzłem w język, robiąc poprzednią płytę, bo już wiedziałem, co będę mówił na tej. I dopiero teraz mogę to zrealizować i to jest szalona, moim zdaniem, energetyczna muzyka, tak mi się wydaje. Nie będę ukrywał, że jestem fanem. Tak są, może nie wszystkie, ale 90% to są teksty, które rozumiem, które do mnie trafiają, lubię. Są fajnie napisane, fajnym językiem. Fajne sztuczki językowe. Jest po prostu jakiś odnośnik do poprzednich płyt, czy w ogóle, ani nic, w żadnym celu? Na pewno tam są jakieś wspólne elementy, no bo to jest moja płyta. Ludzie się przerazili tym pierwszym singlem, drugim właściwie, bo pierwszy to był Wincie Mnie. I Wincie Mnie moim zdaniem był dosyć przewidywalny jak na mnie. No nieprzewidywalny był ten Supołek z Pętelką i to już mieliście dwa obrazy płyty. Kolejny W każdą pogodę, to jest, co zauważyło chyba parę osób z tego, co obserwowałem, takie pierwsze opinie. Oczywiście dobre opinie było o tym numerze, bo to jest to, czego ludzie chcieli, czyli funku i tak dalej. Ale parę osób zauważyło, że to jest totalnie w klimacie poprzedniej płyty, jest przewidywalne. Więc jakoś koresponduje to z poprzednim albumem, ale faktycznie jest to przewidywalne. A wydaje mi się, że na tej płycie jest dużo rzeczy, które mogą zszokować ludzi, czy zdziwić, jeżeli chodzi o stylistykę. Tylko to trzeba im dawkować, nie można wszystkiego pokazać od razu, a ta płyta faktycznie jest różnorodna i na pewno koresponduje z poprzednimi albumami. Ktoś, kto słuchał poprzednich, na pewno znajdzie coś na tych płytach, a jednocześnie coś nowego. Ktoś, kto nie słuchał poprzednich, też znajdzie, mi się wydaje, coś, co może mu się spodobać. Więc na pewno jakoś nawiązuje do poprzednich płyt. Ale zaczyna się ten album mocną taką psychodelą z tymi głosami. Masz takie wrażenie, że jesteś wariatem wśród świrów? No, czasami tak. Czasami, wiesz, szokuje mnie zachowanie ludzi, to jak potrafią się wpieprzać w cudze życie, no jak się zachowują, jakie mają poglądy, wiesz, to jest dla mnie szok i faktycznie czuję się wariatem pośród świrów czasami i moim zdaniem idealnie to koresponduje z tym, że pojawiłem się teraz na płycie Mesa, Kandydaci na Szaleńców. To się skleja po prostu jak dwa kawałki układanki idealnie pasujące do siebie, jak najbardziej, a intro bazuje na retrospekcjach z mojego życia i wszystkie głosy, które tam się pojawiły, oczywiście są odtworzone na nowo, ale to są wszystko kwestie, które słyszałem w życiu. I chodziło o przedstawienie dwóch różnych rzeczy, pozytywów i negatywów. Chodzi o to, że ludzie rozrywają cię na strzępy swoimi opiniami, tym, co ci mówią o świecie i musisz sobie wyrobić swoje własne zdanie tak naprawdę, nie? To jest płyta, która moim zdaniem poszerza troszeczkę krąg odbiorców, bo to nie jest stricte hip-hopowa płyta. Ona jest muzycznie trochę rozleglejsza. Jeśli chodzi o teksty, też jest bogatsza, wydaje mi się, niż taka klasyczna hip-hopowa produkcja mówiąca o ulicy, o dragach, o biedzie, o tym, jak nas wszyscy potrafią.
A za co mamy winić Zeusa? Za co macie winić Zeusa? Nie powinniście za nic teoretycznie, ale jeżeli jestem wariatem pośród świrów, to reszta może mnie winić za to, że mówię to, co myślę i nie boję się swoich poglądów i nie boję się próbować nowych rzeczy, to chyba za to, za wyróżnianie się z szarego tłumu, za to można winić. A to nie jest tak, że te poglądy doprowadziły cię do miejsca, w którym teraz jesteś, znajdujesz się, wydajesz teraz trzecią płytę? Nie wiem, czy do tego doprowadziły mnie moje poglądy. Wydaje mi się, że nie, że raczej to może ci utrudniać. Jakie w ogóle życie i ludziom, którzy mają poglądy przystosowane do większości społeczeństwa, czasami jest łatwiej i tyle, a do tego, że wydaję drugą płytę, czy tam trzecią płytę, whatever, doprowadziło mnie po prostu konsekwencja i to, że jestem cholernie uparty i mam ciśnienie. I wieczną zajawę. Trzymane, ciśnionko musi być trzymane. Ale masz zajawę wieczną. No, mam zajawkę, jasne, że mam zajawkę, ale zajawkę mam dlatego, że próbuję nowych rzeczy. Gdybym robił ciągle to samo, to przestałbym to robić. A produkcja teraz. Chyba wyjątkowo pierwszy raz z Markiem Dulewiczem. No tak, usiedliśmy z Markiem, razem zrobiliśmy tą płytę, ale tylko dlatego, że ja nie potrafiłem zrobić pewnych rzeczy i poszedłem do Marka, żeby pewnych rzeczy się nauczyć i żeby zrealizować pomysły, które ja miałem w głowie, a po prostu nie umiałem ich zrobić. I Marek rozwinął to i wszystko, co tam jest, jest tak, jak wyobrażałem, no nie wszystko wyobrażałem sobie od początku, bo pewne rzeczy mnie zaskoczyły i wyszły lepiej niż ja myślałem, albo pojawiły się zupełnie nowe koncepcje, które mi się spodobały. Ale jak najbardziej nie jest to coś, do czego Marek by mnie zmuszał, czy siedział, wyprodukował mi płytę, a ja tylko sobie dograłem rap do tego. To w ogóle nie na tej zasadzie wygląda. Niektóre numery, które zrobiłem na płycie, do których ja zacząłem robić szkice, a które dopracował Marek, myślę, że mogłyby ludzi zdziwić, bo to brzmi tak, jakby ktoś, kto nie robi rapu, próbował mnie do czegoś przekonać. Na przykład jest taki numer Jesteśmy Źli, który tyczy się kościoła. I on, nie wiem, moim zdaniem ma wydźwięk punkowy i to jest coś, do czego myślę ludzie by się po mnie nie spodziewali, a to jest numer, którego podstawę zrobiłem ja i Marek to rozwinął, gitarę, jakieś tam rzeczy, ale to był mój pomysł i dużo miałem takich pomysłów, których nie potrafiłem po prostu zrealizować, bo nie jestem profesjonalnym muzykiem. A Marek jest? A Marek jest! To się rodziło dość powoli. Taki pomysł mieliśmy jeszcze przy pracy nad drugą płytą. Gdzieś przebąkiwaliśmy sobie, że może zrobimy coś takiego i to nie było tak, że spotkaliśmy się, okej, podejmujemy decyzję. Nie, no przyszedł taki moment i zaczęliśmy pracować, zaczęliśmy robić jakieś bity, okazało się, że to fajne, to niefajne, przesiew, naturalna, zupełnie naturalna ewolucja.